Witam ciepluteńko, dzisiaj koordynacje, wariacje, odcinek piąty bodajże. Pamiętamy koordynację pod tytułem rytm hiszpański oraz na pewno pamiętamy koordynację litera L. Dzisiaj te dwie koordynacje połączymy ze sobą, czyli nogi za rękami. Najpierw przypomnę rytm hiszpański. Teraz przypomnę literę L. Stanę tyłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Do litery L oczywiście jest wariacja, tak samo zresztą do rytmu hiszpańskiego, ale dzisiaj nam wystarczy podstawowy rytm hiszpański bez wariacji, natomiast nogi z wariacją. Czyli to na pewno już macie opanowane, super. Zaczynamy. Od pierwszego kroku, 1, 2, 3, 4, potem od drugiego, 2, 3, 4 raz, potem od trzeciego, 3, 4 raz, 2, a potem od czwartego, 4 raz, 2, 3. Dobrze, a więc przypomnijmy nogi. Raz, 2, 3, 4, 2, 3, 4, raz, 3, 4, raz, 2, 4, raz, 2, 3. Podczas litery L, którą będę przesuwać, będę wyklaskiwać rytm hiszpański. Najpierw od raz. Teraz przesuniemy od dwójki, czyli lewa noga w tył. Teraz od trójki, czyli prawa noga w bok. Teraz od czwórki, czyli lewa noga w bok. Chyba coś pomyliłam. Tak, czwórkę pomyliłam. To się wytnie. I od czwórki, czyli lewa noga w bok. To się nie wytnie. Dobrze. A teraz spróbujemy jednym ciągiem. Od 1, od 2, od 3, od 4. Nogi przesuwam, ręce w rytmie hiszpańskim zostają tak jak były. Tutaj oczywiście była wersja nogi przesunięte, ręce nie. Możemy oczywiście próbować wersję na odwrót, czyli nogi zostaje wersja podstawowa, ręce przesuwamy. Albo, to już zostawiam dla Was. Do zobaczenia przy następnej koordynacji już wkrótce.